Dobry wieczór, Pani Justyno. Ślicznie Pani dzisiaj wygląda. Gratulacje występu i zaraz się szykuje kolejny, prawda? A, tak. Pani Justyno, jak to jest, jak się w ogóle Pani czuje z powrotem w Opolu, bo już Pani nie jest pierwszy raz. Jakie Pani w ogóle odczucia ma w tym wszystkim, że Pani może gościć tyle lat na scenie? Cieszę się bardzo, no tak jak myślę każdy, kto gra wiele lat już na scenie, to jest zawsze jakaś radość, że się udało przetrwać i wciąż zachwycić publiczność na tyle, żeby koncertować, bo najważniejsze są trasy, festiwale też są bardzo ważne i miłe dla nas, a najważniejsze są trasy koncertowe, w których ludzie kupują bilety, przychodzą na koncerty i to mnie zawsze bardzo cieszy. Ta energia ludzi chyba zawsze do Pani dociera, prawda? No tak, tak, to jest wielka radość. A jakie w ogóle plany ma Pani na ten rok muzyczny? Oj, cały czas jestem w trasie, od kiedy zaczyna się jesień, aż do końca roku jestem w trzech trasach koncertowych. Christmas Time, Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, wielkie koncerty orkiestrowe. Później Tribute to, poświęcony artystom, którzy już niestety odeszli. Kończę swoją trasę Staczkowska-Demarczyk, więc jeszcze do tego siedzę w studio, kończę nagrywać płytę, więc mam dotąd w pracy. Dużo pracy, ale wtedy chyba artysta wie, że żyje, prawda? No, zdecydowanie tak. Pani Justyno, kto dzisiaj w ogóle Panią wspiera? Bo ostatnio Pani wspomniała, że synowie niestety nie będą mieli możliwości Pani oglądać. To kto dzisiaj z Panią jest? Jest moja ekipa wspaniała, mój management, wszyscy ci, którzy potrzebni mi są w pracy. A moje dzieci, no cóż, moje dzieci mają swoje życie, no mama jest mamą, a że jest artystką dodatkowo, to już tak, wiesz, dom to dom. A jak mama wspiera swoje dzieci? Każdego dnia. Ale jakieś, daje im Pani może takiego kopa do życia, do tego, co chcą robić? Zdecydowanie tak, każdego dnia, gdyby jestem ich mamą, więc wspieram ich na każdym poziomie rozwoju i zawsze jestem tą osobą, do której można się przytulić, wyżalić, poradzić, a ja nigdy nie oceniam swoich dzieci, w ogóle nie oceniam ludzi, staram się rozwiązywać problemy najłagodniej jak można, zawsze postarać się rozmawiać i dogadać, a nie hejtować, nienawidzić i mieć pretensje. Taka jest moja filozofia życia, ale każdy może mieć swoją. Właśnie, to jest piękne. Pytanie jeszcze takie moje w ogóle, jak Pani czuje się z tym przede wszystkim, że jest Pani tyle lat już na scenie i Pani jest też takim przykładem dla młodych osób, bo teraz już idzie nowe pokolenie muzyczne i oni jednak obserwują też Pani twórczość. No pewnie tak, no. Czy ja jestem dla nich wzorem? Nie, chyba nie. To na przykład te Vicky Gabor nie przychodzi do Pani po jakieś porady? Nie, myślę, że Vicky nie potrzebuje moich porad, jest utalentowaną, piękną dziewczyną. Bardzo miłą zresztą. Miałyśmy okazję zamienić kilka słów, kiedy się spotykamy gdzieś na korytarzach, ale myślę, że nie potrzebuje moich rad. Artysta jak chce być sobą, to szuka w sobie odpowiedzi przede wszystkim. Rady może techniczne, ktoś potrzebuje rady, to idzie do profesjonalnego nauczyciela, który mu pomaga rozwiązać pewne problemy, techniczne bardziej, ale on musi sam czuć i wiedzieć, czego chce i dokąd zmierza. Gdyby tutaj rady nic nie dają. Ale Pani też ma dużą wiedzę, więc obstawiam, że mogłyby tutaj przyjść po porady niektóre osoby. Mam wiedzę, oczywiście wynikającą z doświadczenia, ale czy mogłyby przyjść jakieś osoby po porady? Nie wiem. Jakby to nie moja dziedzina pracy. Dobrze, my bardzo Pani dziękujemy za wywiad i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. I trzymamy kciuki za występ.